Cześć, witam w kolejnym Daily Vlogu. Niektórzy z Was mogli już widzieć ten film, ale musiałem go troszeczkę uformować i teraz, dzisiaj widzicie jego finalną wersję, którą teraz montuję. Zapraszam do oglądania. Spotykamy się w ten upalny dzień w samym centrum Warszawy, żeby pokazać Wam dość nietypowy samochód. I bynajmniej nie chodzi tu o moją T4. Forda Mustanga z 2014 roku, silnik 5.0. Tylko że cały problem jest w tym, że to nie jest typowy samochód. Powitajmy właściciela tego auta, Filipa. Robert, dzień dobry wszystkim. Cześć. Jeszcze raz przed kamerą. Cześć, jeszcze raz. Gdybyś mógł powiedzieć coś niecoś o tej perełce? Tak, mogę oczywiście powiedzieć nawet więcej niż dwa słowa. Mianowicie ta perełka, która stoi za nami, jest dość mocno modyfikowanym samochodem, na co składa się spoiler całkowicie karbonowy, który widzimy na tylnej klapie. Dodatkowo znajduje się tam, jest moc podwyższona do około 500 koni mechanicznych. Sam to podwyższałeś? Z bazowej 400 konnej. Wiesz co, ja ten samochód sprowadziłem ze Stanów z mocą już podwyższoną około 40 koni mechanicznych. Następnie dodałem kolejne właśnie 40, 50, 60 koni mechanicznych. Końcowy tłumik Roucha, który też dodałem. Na pewno został wgrany nowy program. Mapa dokładnie na wyższą moc. Ten model nie był produkowany w Europie, a więc tylko i wyłącznie można go było sobie sprowadzić, jeżeli ktoś chciał mieć taki samochód. Dobra, sprawdźmy więc, jak brzmi prawdopodobnie najgłośniejszy samochód w Warszawie, a może i w Polsce. Miejscu mało komfortowym do robienia takich rzeczy, więc pokażę Wam to potem. Na razie dałem na 2000 obrotów. Ciężko to pokazać też na kamerze. Możliwości mojego sprzętu nie są największe, ale na mieście będzie się działo. W takim razie lecimy teraz na miasto, co? I zobaczymy, jakie są reakcje na ten wydech i czy ludzie będą się bać. Jestem niezmiernie ciekaw. Lecimy. Idę po GoPro i zaczynamy. Jak w tym aucie brzmi następująco. Głośny. Słyszysz? Tak, dodaj na, jesteś na trójce, ale jakbyś dał na dwójkę. I teraz puszczasz. Słyszysz? I to jest piekielnie głośno ze mną. Jesteście gotowi? Pasy zapięte? Ej, to musisz dać, to było zajebiste. To jest tak nietypowy samochód. Fajny, nie? Jeździłem różnymi autkami, no. Naprawdę, ale... A daj sobie jeszcze stary od 5000 przyspieszenie. Ten samochód jest no super. Przyjemny w jeździe, nie? On z zewnątrz, ten samochód z zewnątrz jest bardzo nietypowy, ale w środku naprawdę widać, że dołożyłeś do niego te konie. Ale lepiej jeździ niż Mustang nowy GT, nie? Lepsza frajda z jazdy jest. Ci, no. Jedziemy teraz 2500. Daj sobie do 5, tak 3, 5 przyspieszy. 3,5. Mamy 4000 obrotów na trójce. Wow. Nie, naprawdę. Ty, Robert, czujesz, jak się trudno włącza trójkę, dwójkę przy wysokich obrotach? Nie. Jakoś tak. Bo jakbyś chciał naprawdę. Znaczy, bo ogólnie już tu się dość ciężko robi. Dlaczego? Bo jest taki duży moment, że ciężko już ci się ten bieg wrzuca fizycznie. Wow.
będzie, jak my podjedziemy gdzieś na przystanek. No, tylko musisz cichutko, trzeba podjechać. Na ten przystanek idealnie. Widzieliście? No, ten jest dobry. Ja tu zawracam. Auto bez wątpienia robi szum na mieście. Nie za bardzo go nawet katując. Słyszymy, że no, muszę troszeczkę głośniej mówić do kamery, mimo że wszystko, klima, wszystko jest wyłączone. Auto rodem z Need for Speed. Naprawdę ciekawy samochód. No i bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie. I ja jeszcze lecę, pozwolisz, że się przejadę na prostej po swoją T4. A możemy nawet na obwodnicę wyskoczyć, jak masz chwilę. To już poza kamerami. Dobra. Wyłączamy, bo niektóre rzeczy nie są zbyt legalne w tym Dokładnie. kraju. Dokładnie. Cześć.